Podporucznik Stefan Karwowski zgłasza kompanię wojsk kolejowe drogowych do dyspozycji kierownictwa odcinka. Spocznij, wolno palić. Dziękuję, mam własne. Podporuczniku, zróbcie zbiórkę. Mam kilka uwag do przekazania. Pododdział podlega mojej komendzie i ja będę wydawał rozkazy. W zakresie spraw wojskowych zgoda, ale jeśli chodzi o sprawy techniczne, to ja tu będę alfą i omegą. Panie Maliniak, niech pan pamięta, że ja tu jeszcze wrócę i to wcześniej niż się pan spodziewa. Pożyjemy, zobaczymy. Dajcie tu chłopaków. Chłopaki! Wyjaśniam dla jasności. Nad wami jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. Co to, panie dyrektorze? To on teraz będzie panem kierował? Będziecie tu z nami skórować. Ja niczym nie będzie kierował. I to władzę. Jest dobrze. Ta budowa była od lat zabagniona z uwagi na nieudolność dyrekcji przedsiębiorstwa. Na szczęście niewłaściwi ludzie zostali odsunięci. I my jesteśmy tu po to, aby razem z wami tą robotę pociągnąć. Połączymy obie techniki. Waszą technikę i naszą technikę. Słyszałem, że macie ciekawe rozwiązania. Ja też mogę wam niejedno pokazać. Jest to urządzenie pozwalające na pełną automatyzację sterowania na odległość. No panie, ale praktycznie, ale co to praktycznie daje? No to co praktycznie daje? Siedzisz sobie w cieple, w komforcie, pijesz piwo, sterujesz, a ten gigant za ciebie go... Sam robi. To piwko to ja sobie mogę tam w środku. A może, ja tam trzęsie? Panowie, przecież to nie o to chodzi. No, wyobraźcie sobie, że pracujecie w trudno dostępnym terenie albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Wtedy, nie narażając się na nic, wysyłacie koparkę, która wykonuje wszystkie prace. Ale piękna! A mnie to nie imponuje. W ogóle uważam to wręcz za szkodliwe. Dlaczego szkodliwe? A nie słyszał pan o odkryciach archeologicznych? Normalnie pracowali koparką. Nagle patrzą, kość. Kość? Maszyna by to od razu, proszę pana, wyrzuciła. Operator Gzielak, pisali o nim w ekspresie. Wyszedł, proszę pana, podniósł, popatrzył i coś go zastanowiło. Co go zastanowiło? Że ta kość, ale nie wiadomo jaka. No i co? No i potem okazało się, że to jest kość Pinotokrepusa. Czy ja powiem, nie? Pinotokrepusa z okresu przedpotopowego. A potem, jak uczeni wysłali ją do Paryża, to okazało się, że taką kość to można kupić Mercedesa, proszę pana. Nieużywanego nowego Mercedesa. Maszyna nigdy nie zastąpi człowieka. A garnuszki, proszę pana, z monetami. Franciak też znalazł taki garnuszek. Tak, $5. A, 5-litrowe. Nie złoty, papierowych. O, wiecie co? To stary był jeszcze z czasów Mikołaszki i on chciał teściowej długo dać. Nie, a teściowej, wiecie, to jakże. Panowie, przestańcie gadać o głupstwa, skupcie się na tym, jak to działa. Archeologowie się znaleźli. Ale w ogóle nie ma... Sztuka niewielka. Tak, wielka sztuka? No proszę bardzo, proszę. Zakładaj pan to. No i dobrze. Proszę. Ja po panu. Każdy se pojeździ. Zobaczcie pan, jak się ten bydlak będzie... Panie Maliniak, ale pan popije. Weź pan tę łapę w tej chwili, już. Spróbuję. Idzie. Popije. Pan dyrektor! Już pan w cywilu? Jak pan widzi, a pan zdaje się zwątpił, że to kiedykolwiek nastąpi. A ja? Myśmy się nie mogli doczekać na pana dyrektora. Ale jeśli pan myśli, że ja o wszystkim zapomnę, to pan się grubo myli. Panie dyrektorze, ja spełniałem tylko swój obywatelski obowiązek. Pan? To ja spełniałem swój obywatelski obowiązek w wojsku. A wojsko ma być koło życia? Zgadza się. No to ja nie przeczę. Pięściłem panu trudności, ale proszę, zmężniał pan, ochrzep, schudł.
docenił pan rolę codziennego trudu ludności cywilnej. A jeśli chodzi o moją skromną osobę, panie dyrektorze, to ja mam na piśmie podziękowania od pana dowódcy za wzorową współpracę z przydzieloną do mojej osoby jednostką. Panie Maliniak, jedno panu powiem od dzisiaj, ja bym nie chciał być w pańskiej skórze. W mojej skórze? Tak jest, w pańskiej skórze. O, no, nareszcie, dzień dobry. Pan dyrektor wróci. Dzień dobry.